Gwatemala w Ameryce Środkowej. Pośród tych oszałamiających krajobrazów uprawia się kawę, gatunkowo należącą do najlepszych na świecie. Zbiór kawy to ważne źródło dochodów dla ludności. W czasie zbiorów trwających od listopada do lutego na plantację kawy przybywa wielu pomocników sezonowych. Idąc rankiem zbierać kawę, tradycyjnie zabierają oni na pole swoje dzieci. Zwykle nie mają innego wyjścia. To wiąże się jednak z pewnymi problemami. Dzieci nie mają tu sensownego zajęcia. Cały dzień nudzą się. Dodatkowo na stromych zboczach plantacji narażone są na wiele niebezpieczeństw. Na przykład 2 lata temu zbieraliśmy kawę na sąsiedniej plantacji. Nad nami pracowali inni pomocnicy. W pewnej chwili spod ich stóp oderwał się wielki kamień. Musiał ważyć co najmniej 2 centnary. Kamień stoczył się w dół zbocza i ledwie o włos minął moją córkę. Wspólnie z organizacją Save the Children chcemy poprawić sytuację tych dzieci. Zapewniamy im opiekę w 6 przedszkolach w regionie plantacji kawy Chikimula. Już podczas następnych zbiorów dzieci w wieku od 2 do 13 lat otrzymają szansę na codzienność odpowiednią dla ich wieku. Obejmuje to również edukację. W przedszkolach takich jak to, dzieci mogą bez przeszkód odkrywać swoje talenty i rozwijać je poprzez zabawę. Starsze dzieci uczęszczają na lekcje, dzięki czemu są w stanie nadążyć za programem szkół w miejscu swego zamieszkania. Codziennie na miejscu przygotowuje się pełnowartościowe, bogate w witaminy posiłki. Dzieci mają także zapewnioną opiekę medyczną. Aby zapewnić długotrwałe działanie projektu, obejmuje on także szkolenia zawodowe dla nauczycieli, kursy dla rodziców oraz dodatkowe lekcje dla dzieci. Zajęcia te odbywają się poza sezonem zbioru kawy w 18 lokalnych szkołach. To, że dzieci mogą znaleźć opiekę w szkołach i przedszkolach, oznacza dla nich wyjątkową możliwość rozwoju i zdobycia wykształcenia. Pierwsze doświadczenia, jakie zdobyliśmy przy realizacji projektu pilotowego, były bardzo pozytywne. Opiekunowie obserwowali, jak dzieci z dnia na dzień stawały się coraz bardziej otwarte, pogodne i samodzielne. Uczą nas wielu rzeczy: tańca, śpiewu i malowania. Uczą nas czytać. Mi się w szkole wszystko podoba. Wesprzyj projekt opieki nad dziećmi realizowany przez organizację Save the Children i Chibo. 10 centów z każdego sprzedanego opakowania kawy Privat Cafe trafia prosto do Gwatemali. Dzięki temu ponad 500 000 euro wspomoże nasz projekt, tworząc możliwość opieki nad dziećmi w regionie Chikimula. Z każdym opakowaniem kawy dajesz uśmiech dziecku. Każde opakowanie to uśmiech dziecka.